Artur Rokicki, Stal Jasień, futbolowo.pl. Z nami jest trener Stali Feldenhauer Jasień. Dzień dobry. Panie trenerze, no, jesteśmy dzisiaj po meczu z Dżonkowenką Racula. No i po pierwsze, jak pan oceni ten mecz dzisiejszy? Bardzo fajnie, bardzo te chłopacy mocno popracowali, to co sobie założyliśmy, to co robiliśmy w tygodniu, staraliśmy się dzisiaj to wykorzystać na boisku. Fajna intensywność, duża intensywność, na gdzieś tam na takiej, bym powiedział, maksymalnej gdzieś tam szybkości. Akcje, które żeśmy stwarzali, fajnie wyglądały. 5 bramek, fajne gdzieś tam zakończenie tutaj sezonu przed własną publicznością. Szkoda, że dwóch może stracony, bo się, gdzieś tam się wkradła troszkę dekoncentracja, ale ogólnie z meczu jestem zadowolony. No ale właśnie większość kibiców być może myślało, że już odpuścicie, bo awans już macie pewne, 3 kolejki przed końcem sezonu zapewniliście sobie w Nowej Soli. A mimo to udało się panu dzisiaj ten zespół jeszcze zmobilizować do tej dalszej walki. Tak jak mówiłem, gdzieś tam po Nowej Soli, że gdzieś tam gramy w każdym meczu od szoku. Dlatego chcieliśmy gdzieś tam własną publiczność wygrać, pokazać się z jak najlepszej strony. No i to nam się dzisiaj udało. Mamy tutaj małe przerywniki, przepraszamy. Ale panie trenerze, dzisiaj też byliśmy świadkami historycznego wydarzenia. Jednak Bartłomiej Toczaniuk no dzisiaj po raz ostatni opuścił boisko przy ulicy Żarskiej 48. Chciał się pożegnać z kibicami. To była taka miła uroczystość też nawet się mieści. No wiadomo, to zobaczy, gdzieś tam serce, zdrowie zostawił na boisku dla tego klubu. Fajnie, że tutaj klub się zorganizował, żeby tak pożegnać Bartka. Już tutaj w tym ostatnim odcinku grał cały mecz. Gdzieś strzelił bramkę, też fajnie to się zamknęło dla Bartka tutaj w Jasieniu. No przede wszystkim trzeba życzyć Bartkowi zdrowia, gdzieś tam jeszcze na pewno będzie w jakimś klubie, mam nadzieję, gdzieś tam jeszcze grał. No tutaj gdzieś tam jego droga się skończyła, a trzeba na pewno Bartkowi podziękować za te lata i serce zostawione na boisku. No jeszcze przed wami dwa kolejne mecze, ale niestety wyjazdowe. Choć zapraszamy kibiców oczywiście do Burzyna, bo to najbliżej za 2 tygodnie. Ale dalej też walczymy o kolejne punkty. Tak, no ja to chłopakom dzisiaj nawet przed meczem powiedziałem, że ja mam taki charakter, że grałem na boisku wcześniej czy jako trener, że w każdej grze, w każdym treningu chciałem wygrywać. Tak gdzieś tam funkcjonuje jako trener, że mimo, że mam już gdzieś zapewniony awans, tak gramy o 3 punkty o zwycięstwo. I tak gdzieś nastawiam zespół, że w tych dwóch ostatnich meczach. Panie trenerze, ja dziękuję za dzisiaj. Nie miałem okazji gratulować, także gratuluję trenerowi. Dziękuję bardzo. Awansu do 4. ligi. To już drugi, tak? Drugi, pana trenera awans. Drugi awans, no cieszę się, że udało się tutaj w tej rundzie rewanżowej poskładać zespół, bo mówię, gdzieś tam było bardzo dużo ubytków. Tutaj chłopakom też trzeba podziękować, którzy do tej pory grali i gdzieś tam zostawili serce, zdrowie i grali do tej pory w klubie. Także serdecznie tym chłopakom dziękujemy. Trenerowi Kuczyńskiemu oczywiście, bo to też zostawił trochę zdrowia i czasu, żeby ten klub doprowadzić tutaj do 4. ligi. My patrzymy przed siebie, musimy się teraz miesiąc czasu zorganizować, poskładać. Musimy tutaj naprawdę dużo roboty zrobić przez ten miesiąc czasu, bo na pewno gdzieś tam na początku lipca zaczniemy przygotowania, żeby ten zespół wyglądał jak najlepiej w 4. lidze. Także jeszcze raz gratuluję i do zobaczenia na kolejnych meczach. Stawiam się jeszcze w tej rundzie. Zapraszam. Dziękuję. Dzięki.